Jean de La Fontaine. Najpiękniejsze baśnie. Czyta Barbara Tlaga. Osioł malkontent. Pewien ogrodnik, uprawiający spory szmat ziemi, kupił osła, żeby wozić świeże jarzyny na targ w pobliskim mieście. Zwierzę umieszczone zostało w przestronnej stajni, pełnej słomy i dobrego pachnącego siana. Pomimo to ciągle było niezadowolone i narzekało przez cały dzień. Ogrodnik budzi mnie codziennie przed świtem, żeby zawieźć na targ parę główek kapusty i pęczek rzodkiewek. Nawet kogut śpi jeszcze o tej porze. Tylko ja jeden muszę wstawać i włóczyć się o każdej porze roku. Doprawdy, ciężki i smutny jest mój los. Los usłyszał to i zlitował się. Spróbujmy zmienić mu właściciela, powiedział. Tak też się stało. Następnego dnia ogrodnik dostał w prezencie mocnego konika i osioł, który nie był już potrzebny, został sprzedany garbarzowi. Myślicie, że był zadowolony z tej odmiany? Ani trochę. Za dzień czy dwa w niebie dały się znowu słyszeć jego skargi. Och, jakiż ja jestem nieszczęśliwy. Muszę pracować w takim zamkniętym i dusznym pomieszczeniu, a od zapachu wyprawianych skór mam mdłości. Przedtem przynajmniej żyłem na świeżym powietrzu, a kiedy szedłem na targ z jarzynami na grzbiecie, wystarczyło mi odwrócić głowę, żeby pokryją uskubnąć parę listków świeżej sałaty czy garstkę delikatnego szpinaku. Teraz zaś, o ja nieszczęsny, zły los ciągle mnie prześladuje. Los poczuł się urażony tymi skargami, ale chciał jeszcze raz okazać wielkoduszność i osioł znowu zmienił właściciela. Tym razem kupił go węglarz. Musiał nosić na grzbiecie worki węgla, ale żył na świeżym powietrzu, odbywał długie podróże przez las. Powinien być zadowolony, a jednak... Worki mi ciążą, jeżyny mnie drapią, pył węglowy brudzi moją piękną sierść, z której byłem taki dumny. Och, jaki potworny jest mój los! Tym razem los stracił cierpliwość. Głupi osioł ze swoimi żądaniami sprawia mi więcej kłopotów niż 100 królów. Nie warto się nim więcej zajmować, mam ważniejsze rzeczy na głowie. Poza tym wszyscy powinni nauczyć się zadowalać tym, co jest im dane. I pozostawił niezadowolonego osła jego przeznaczeniu. Jeśli podobają Ci się moje audiobooki, bardzo proszę o subskrypcję oraz pozostawienie łapek w górę.